Ogród zoologiczny w Chuncin znany jest ze znajdujących się tutaj niedźwiedzi panda. Oprócz tak słynnej pandy wielkiej są tu również pandy rude. Są to stosunkowo mniejsze stworzenia o długości ciała około 50 do 60 cm. Panda ruda należy do gatunku ssaków i zamieszkuje obszary Himalajów oraz południowo-zachodnich Chin. Szacuje się, że jest ich obecnie na świecie mniej niż 10 tysięcy osobników. Tak więc gatunek ten jest zaliczony do zwierząt zagrożonych wymarciem. Panda ruda jest głównie aktywna nocą. Jest gatunkiem wszystkożernym i chociaż dieta głównie składa się z liści bambusa, jest ona wzbogacona od czasu do czasu spożywaniem jajek, ptaków czy insektów. Panda ruda zamieszkuje głównie korony drzew. Jej długi, futrzany i pręgowany ogon zapewnia zarówno balans, jak i kamuflaż. Ten gatunek łatwo przyzwyczaja się do życia w niewoli i zamieszkuje wiele ogrodów zoologicznych na świecie, gdzie podobno również łatwo się rozmnaża. Podobno nawet była premier Indii, Indira Gandhi, trzymała kilka udomowionych pand rudych w specjalnie przygotowanym dla nich schronieniu na drzewie.